Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z kampanii Battlefield 4. Kontynuujemy właśnie Katamię. Powracamy do domu z powrotem na tą Walhirię, na ten statek Walhirię, który płynie w pułapkę. Zobaczymy, jak coś tu się wydarzy. Strażnica, tu forteca. Powtórz. Źle cię słyszę. Odbiór. Gdzie tylko na północ od jeziora. W żadnym razie nie pływajcie do pełu. Cholera, jasne. Kapitanie, mogę spróbować morsem. Powinno być lepiej. Odpada. Ścigające nas niszczyciele nie będą czekać. Jakie rozkazy, proszę pana? Odpalisz radar, sonar i wszystkie dostępne skanery. Muszę dokładnie wiedzieć, w jaki burdel się pakujemy. To najgorsze 3 godziny w moim życiu. Nie tak wyobrażałem sobie powrót do domu. Jest Walkiria! Tak. Płynie prosto w pieprzoną pułapkę. Podczepić! Podczepić! Dasz sobie radę? Surowy królik i wojskowe racje. To jest wyzwanie. Pierdolek! Linki bezpieczeństwa spraw! Jak będziesz żygać? Celuj z przeciwników na ziemi. Sprawdzić sprzęt! Dobra, no to widzimy się na dole. Będzie dobrze, musi być kurwa dobrze. Ładunek! Gotowi! Dawać! Już! Już! Ale kanał! Forteca, tu grabasz 3. Odbiór. Powtarzam, forteca, tu grabasz 3. Jak mnie zrozumiałeś? Celują w Walkirię. To wszystkie, tu forteca. Czy ktoś mnie słyszy? Nieprzyjaciel wchodzi na nasz pokład. Powtarzam, żołnierze wroga na pokładzie. O kurde, to nieźle. Spróbujmy wylądować na pokładzie. Właśnie, nie mogę... Jak to się tutaj steruje? Dobra, wylądowałem jakoś. W porządku, Rek. To jest chyba ostatnia misja. Ostatnia misja właśnie. Z Battlefield 4. Tak się właśnie zaczyna. Gdzie co ja sobie wezmę może... O! Kurde, nie... Tego sobie wezmę. Tą drugą broń. Z tego mi się dobrze strzelało. Dobra. Ale z tego robię. Tu wezmę to. Patrzcie! Widzimy ich naprzód! Cały czas naprzód, Rek! Zgryj się, jeśli możesz! Gdzie snajper? Takiej! Strzelam! Kurwa, wyjebał ten granat. I od nowa będziemy lecieć samolotem? Czy w tym miejscu to się zapisze innym? Puścimy ich na pół! Dobra. A tu musimy od nowa wybrać. Jednak tu jest trochę wyzwanie. Kurwa mać, ale już zacząłem nieźle. Kurwa nie jest tak łatwo, nie? Thank you.
cień konio... Ja pierdolę. Snajper! Zakładka! Co? Czyście go? Po wietrzu chodził. Muszę się położyć, bo kurwa nie wyrabiam. Atakuję cel! Zaraz ich rozpalę! Ja pierdolę. Cię, kurwa. Ja pierdolę. Kurwa, skąd mnie zabija? No, a ci w ogóle mi nie pomagają nic, nie? Oni stoją, kurwa, i patrzą. To jest jakaś porażka, już tu drugi raz zginęłem. Też na łatwym poziomie trudności, nie? To jest, kurde, albo jestem taki słaby, albo po prostu... Mam nadzieję, że Garrisona tam nie było. To jest jakaś porażka. I RPG mnie prosto we mnie trafi. Ja pierdzielę. Z jakaś porażka po prostu. No nic, muszę zacząć tak atakować normalnie. Uwaga! Przejdę tego. Naprawdę, jakby oni mi normalnie też pomagali, to było też inaczej. Oni stoją, kurwa, nic nie robią. Nie ma strachu! Oni z góry tylko RPG-ami mi napierdali. Się cofnąć po naboje. Już nie za wiele ich mam. Jeszcze kurwa od kogoś dostaję tu cały czas w pierdol. Ja pierdolę. Ja miałem zero żyć, czy mi się wydaje? Ja pierdzielę. Kurwa, znowu mnie zajebą. Nie wiem, czy ja muszę iść do przodu cały czas, bo to jest jakaś porażka. Uwaga! Chyba cały magazynek wyjebany, nie będzie trafił.
przodu jednak nie pójdę. O kurwa mać. No mi rozjebią. Schowam się tu. Mi się wydaje, że to będę bardziej bezpieczny. Kurwa, pomóżcie mi. To chuja robicie tak naprawdę. Ja pierdolę. To się tak strzela. Wszystko muszę sam robić. No a to co to jest, kurwa? To oszustwo. Ktoś cały czas mnie tam próbuje trafić. Ja się cofnę do tyłu. Albo ja. Dołem? Czy dołem iść, czy górą? Bo kurde, już teraz wątpiłem sam. Więc tu idę górą, raz dołem. Aha, teraz samo się tutaj ten. Dobra. O, teraz są lepsze te. Ten i ten może, nie wiem, który tam się najbardziej nada. Widzę helikopter. Ja pierdzielę. Zaraz zabiję. Kurwa. Ci też tak strzelają, ale... Muszę sami ręcznie, powolutku wybijać. Pokład czysty! Garrison jest gdzieś w środku! Szybciej! Muszą palić mi też. Dokąd idziemy? Na dół, jeden poziom trzy. Iris, pamiętasz co ci mówiłam o mojej wiosce? No. Znów to czuję. Nie mów tak, Hanna. Dalej. To otwiera, ja mam to otwierać, żeby to otwierać. Idziemy dalej, idziemy dalej. Masakra. Ano, lewa. Ja biorę to. Tutaj dalej. Czysto. Nie wchodzi do tego. Zdłuż to, skurwielu! Jest! Znowu mało ci ubrania wstrzeliłem. Dotarłeś. Grabarze wciąż górą. Aż ty w dupę. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Przeżył pak. A potem jak mnie zostawiliście... Gdzie Jinche? Co z nim? Że
Fajnie, że jesteś. Fajnie. A dzisiaj ma się dobrze. Zaprowadzę was. Sierżancie Pakowski, uchodźcy, co z nimi? Żołnierze, zostańcie Pakowski, z nimi. Polski, polski. My pójdziemy do izby chorych. Znaczy nazwisko. Pan przodem, sierżancie. Uważasz na flanki! Ej, Pak! Co się stało w Singapurze? Myśleliśmy, że zginąłeś! Chcieli mnie wyruchać, ale nie ma chuja. No, i coś ci się język zaoczy. Tak bywa, jak człowiek się 1000 metrów czołga przez ściek z dziurą w brzuchu. To teraz już wiesz, jak blisko jest stąd do piekła. Dobra, idziemy dalej, nie ma co. Rek, ty i ja, atak synchroniczny. Otwórz drzwi. Kurde, nie mam tyle naboi, żeby was tutaj się tak rozpierdalać. Pierdolę. No już ostatni, jest czysto. Jesteśmy w drodze, są ze mną grabarze. Pośpieszcie się. Kurda. Niedobrze. Co tu się wydarzyło? Spokojnie, bardzo długo był pan nieprzytomny. Nie powinien pan nawet mówić. Mój głos to moja broń. Jeśli zamilknę, stanę się niczym. Rani Shiwana, Tebuchi. Buhuan, nie joję się do chodłę. Przyszli po mnie. Odciąga. Masz właśnie. Musimy cię stąd wyciągnąć. Nie potrzebuję żadnej broni, kapitanie. Moi bracia mnie nie zabiją. Może nie wyraziłem się jasno. Twoi bracia myślą, że nie żyjesz. Jesteś celem, tak jak my. Obiektem przeznaczonym do likwidacji. Więc muszą mnie zobaczyć. Przekonać się, że wciąż żyję. Wtedy zapomną o misji i złożą broń. Czyli mamy ich wpuścić na ryzyk fizyk? Tak. To był żart. Irish Wrecker, pilnujcie drzwi. Mówię serio. Jeśli zaczniemy walczyć, zginiemy. Sam otworzę te drzwi. Nie mogę ci na to pozwolić. Posłuchaj mnie. Oni od razu cię zabiją. Tylko te drzwi trzymają cię przy życiu. Przy takich obrażeniach nie powinien nawet wstawać. Przeżył bardzo poważną traumę. W tym miejscu jestem niewidzialny. Tu już jestem martwy. Wy też! Masakra. Jeśli się nie ujawnię, jeśli nie będę mógł mówić do braci bez strachu, to już przegrałem. Muszę wiedzieć, na czym stoję. Otwórz drzwi, sierżancie. Ja będę miał otworzyć, czy kto? No, oczywiście, czy ja, nie? No, pewnie. Stojnie! Wej, szołdy! Nie bie piemna. Rugo nie jąli ting wuchy gałszy na szycie. Nie rób tego, ani mi się was. Już wolno. Macie wasza. Już dobrze. Cięcie chło. Mijał go z cytarem. Cięcie chło. Ej, to jest je chło. Tu, cięcie chło. Na tej tytuł sami. Czy cynda? Cięcie chło. Cięcie chło. A jednak się udało. No ale co teraz? Wokół nadal pełno chińskich żołnierzy. Poznali go. Wieść się rozniesie. A to co? Co to było? To Chang. Ma okręt gdzieś na północ od nas. To sukicy pogrzebie prawdę i nas wszystkich razem z nią. Odpowiemy? Nie mamy nic. Nic już nie zostało. Nawet C4? C4? C4 akurat mamy dużo, ale co niby mamy z nim zrobić? Dajcie mi łódź i jak najwięcej C4. Ja to zrobię. Chyba nie mówisz poważnie, Aj. Nie.
Jesteśmy bardzo poważni. Dobra, ba. Pokaż. Decker, Irish, chodźcie. Hanna, na pewno chcesz dołączyć? Dziękuję. I szczęść dziękam. Z Bogiem. Słuchajcie wszyscy, przygotować mi łódź i załadować na nią C4. Piorun, bez gadania, zaraz tam będziemy. To było niesamowite. Zawsze tak jest. Zdarza mu się. Na pewno nie jesteś jego żoną? Zaraz jest koniec waszej kampanii. To symbolizuje. Już mi się przypomniało teraz. Ale będzie końcówka. Hanna, marzysz czasem, żeby było inaczej? Pewnie. Oczywiście. Ale póki nie jest, nadal muszę walczyć. Jesteś w porządku, Hanna. No, to dla pana się żyć. Ty zostajesz, Pak? Macie przeżyć. To rozkaz. Zrobi się, a wy nie dajcie zatonąć Walkirii. Niedługo wrócimy. Hurra! Nas nie widzą. Szykować się. Trzyma. Irish. Bez obaw. To niezawodny sprzęt. Tak, jasne. Prosto ze Szwecji. No to kamień spadł mi z serca. Forteca. Tu grabasz 3. Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak wasz status? Odbiór! Ledwo się trzymamy! Szlijcie ich na dno! Wysadzaj, Hanna! Czerwone! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Decker! Zadaj mi to! Trzeba będzie zejść na dół! Okej, wystarczy jedna osoba. Decker, masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Okej, daj mi go. Nie będziesz ryzykować, Hanna. Jestem Irish, pamiętasz? Mam farta. Daj mi go, dawaj. Decker, codziennie ryzykuję życie dla mojego kraju. Daj mi ładunek. Mój kraj potrzebuje cię żywej. Nie zejdziesz na dół, kropka. No dawaj, Decker. My się tutaj kłócimy, a na okręcie umierają ludzie. Daj mi ładunek, Decker. To mój... Decker, jak zapali się zielone, naciśniesz przycisk! Hanna! Kurtyseny! Gotowe! Naciśnij przycisk, Decker! Zabijesz ją! Grabarze, kurwa! Wysadzajcie ten statek! Już! Hanna! Ocal Walkirię! Thank you.
Ona się poświęciła, Rekę. Oddała życie za wszystko, w co wierzyła. Forteca Dłogar, grabarze są już na pokładzie. Wracamy. A czy tam wszystkich? Brakuje nam jednej osoby, ser. Nic nie da się zrobić, musimy się wycofać. Zrozumiałem. Przywieźcie moich żołnierzy do domu. Kiedyś lubiłam wyprawę w góry. Ten spokój, prostota. Miałem kiedyś wujka Jaya. Nauczył mnie wszystkiego o przetrwaniu dziczy. Myślałam, że jesteś miastowy. Bo jestem, ale mój wujek nie był. Pochodził z Karoliny. Opuścił nas dawno temu. A gdzie jest teraz? Nie ma go już wśród nas. Bardzo mi przykro. Ta, wiadomo. Nic na to, kurwa, nie poradzisz. Trzeba iść naprzód, co nie? Dobrze wykorzystać swój czas. Tracimy tylu bliskich. Zbyt wielu i za wcześnie. Czasem myślę, że lepiej tego wszystkiego unikać. Byłoby łatwiej. Nie no, nie zgodzę się. Pamiętaj albo zapomnij, ale niczego nie żałuj. No, dalej. Powiedz to, niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję. Dokładnie, kurwa, właśnie tak. Niczego, kurwa, nie żałuję. Niczego, kurwa, nie żałuję. Brawo. Tak, oto właśnie się kończy Battlefield 4. Wybrałem Hana, chociaż tak naprawdę wolałbym ja zejść tam na dół. Się poświęcić. Niestety nie ma takiej opcji. Są chyba bodajże 3 zakończenia. Można Hana wybrać, Irisha, albo poczekać aż wybuchnie i wtedy nikt prawie się nie ocali. A no co? Ja wybrałem Hana, a w takim razie wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i za oglądanie całej serii z Battlefield. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki, na razie. Cześć, papatki, papa.